razy zostałeś dzisiaj kopnięty lub sfaulowany? Nie wiem, to nie do mnie pytanie. Tak naprawdę dostawałem czy to w głowę, czy w bark, czy w biodro i w kostkę też dostałem, więc chyba całe ciało pobijane i jak najszybciej do lodu, żeby przymrozić te części ciała. Całe szczęście, że te wszystkie obolałe miejsca osłodzi teraz to zwycięstwo. No zgadza się, nic tak nie osłodzi życia i bólu jak zwycięstwo. 3 punkty bardzo cenne dla nas i to, że się zrównaliśmy punktami z Legią. Po raz kolejny gracie bardzo dobry mecz i po raz kolejny drżycie o wynik do ostatnich minut, można powiedzieć. Nie chcemy jakiejś monotonii, nie chcemy, żeby kibice później się zrazili do tego, że wygrywamy łatwo, dlatego do końca, do ostatniej minuty utrzymujemy w niepewności wszystkich kibiców, a dzięki temu, że tak gramy, to kibice później przychodzą i cieszą się z tego, że wygrywamy. Chyba lepiej się ta końcówka sezonu nie mogła ułożyć. 2 zespoły mają tyle samo punktów i 2 zespoły spotkają się teraz ze sobą. No zgadza się, tak naprawdę teraz jest punkt kulminacyjny. Po to zasuwaliśmy, po to ciężko trenowaliśmy i biegaliśmy i wygrywaliśmy te mecze, żeby właśnie dojść do takiego momentu. Dla niektórych to będzie jedyny moment taki w swojej karierze, a dla niektórych to może być początek i otwarte drzwi do wielkiej kariery, więc wierzę w to, że tym meczem udowodnimy przede wszystkim sobie, że jesteśmy w stanie grać o najwyższe cele i jesteśmy w stanie wygrać z Legią na Łazienkowskiej. No właśnie, bo nie wychodzi mi w tym sezonie pytanie, o co gra Piast, bo zawsze odpowiadacie mniej więcej to samo, o najlepszy wynik, to spytam, kto będzie mistrzem Polski? No nie mogę inaczej założyć niż my, bo będziemy walczyć na pewno z Legią na Łazienkowskiej i my musimy po prostu wygrać, jeżeli liczymy się z tym i chcemy osiągnąć tego mistrza, no to musimy po prostu wygrać na Łazienkowskiej. Łatwiej się wygrywa odskakując innym, tak naprawdę, bo wiesz, gdzieś z tyłu głowy masz, że gonisz tą Legię, gonisz to pierwsze miejsce, tym bardziej, że masz tą szansę. No naturalną rzeczą jest, że gdy wygrywasz, no to uciekasz innym, a gonisz tą pierwszą drużynę, więc tak robiliśmy cały czas i w końcu dogoniliśmy, a teraz musimy po prostu ją przegonić. A te pytanie, najdłużej schodzisz do szatni, dlaczego? No wiadomo, chyba widziałeś dlaczego, jest bardzo dużo dzieci, bardzo dużo osób, które chcą zdjęcia, chcą autografy. Jako, że jestem Gliwiczaninem, ciężko mi tak obejść obojętnie obok tych dzieci wszystkich. No i na końcu jeszcze dzisiaj rodzina do mnie przyjechała, więc też nie mieszkałem podejść do nich i zrobić sobie zdjęcie, przywitać się, bo na pewno dla takich chwil właśnie warto grać. Dostałeś laurkę chyba od jakiejś dziewczynki? Dostałem, nie pierwszą już w tym sezonie, więc mam swoją teczkę założoną i te wszystkie prace tam mam.